Obecnie na świecie zachodzą dwa procesy niezwykle istotne, które mają wpływ na zapotrzebowanie na finansowanie infrastruktury. Jest to globalizacja i urbanizacja. Globalizacja prowadzi do tego, że coraz więcej ludzi i więcej towarów przenosi się między krajami i kontynentami. Stąd potrzeba budowy nowych dróg, nowych linii kolejowych, nowych portów lotniczych, portów morskich i terminali kontenerowych. Urbanizacja, z którą mamy do czynienia, prowadzi do tego, że ponad połowa ludności mieszka już w miastach. Ta Część ludności zajmuje tylko 2% powierzchni całego globu, co stwarza niezwykle skomplikowane problemy infrastrukturalne w zakresie sieci ciepłowniczych, ciągów wodnych, transportu miejskiego, zakładów utylizacji odpadów. Samorządy i rządy starają się finansować te potrzeby infrastrukturalne z własnych funduszy i sięgają do instytucji finansowych. Instytucje finansowe muszą ze sobą współpracować tak, aby finansować te niezwykle skomplikowane ze względu na swoją skalę, jak i na okres zwrotu z kapitału inwestycje. O tych problemach, które napotykają samorządy, rządy, instytucje finansowe, doradcy, będziemy dyskutowali na Europejskim Kongresie Finansowym, który odbędzie się w Sopocie pod koniec czerwca, na który państwa bardzo serdecznie zapraszam.